Fragment Ewangelii, przewidziany na 23. niedzielę zwykłą, pochodzi z 18. rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. To czwarta z wielkich mów Chrystusa zawartych w tej Ewangelii. Po kazaniu na górze, po mowie misyjnej i przypowieściach przychodzi czas na wskazania, jakich Jezus udziela swojej wspólnocie, wspólnocie Kościoła. I oto treścią staje się upomnienie braterskie. Co jest jego celem? Celem jest dobro człowieka, jest jego przemiana, jego nawrócenie. I dlatego temu właśnie podporządkowane jest całe to działanie, o którym mówi Jezus. Upomnienie w cztery oczy, potem wzięcie świadków, dwóch albo trzech, wreszcie doniesienie Kościołowi. To, czy mamy kogoś upomnieć, winno być zawsze podyktowane miłością i prawdziwą troską i prawdziwym dobrem o tego człowieka, a nigdy próbą wywyższania siebie, próbą wywarcia jakiejś zemsty na kimś, odegrania się. Celem zawsze jest dobro drugiego, bo zawsze motywacją tak w działaniu Jezusa, jak i naszym ma być miłość. Często niestety odwracamy tę hierarchię. Często najpierw mówimy o czyichś błędach, czyichś słabościach ludziom dookoła, a często zainteresowany dowiaduje się jako ostatni. Czy sami chcielibyśmy być w podobnej sytuacji? Dowiedzieć się jako ostatni o swoich błędach, które ktoś zauważa? Pewnie nie. Wolelibyśmy, by czynił to w cztery oczy. Starajmy się więc o to, aby umieć z miłością zwracać uwagę. Ale jednocześnie, jeśli podejmujemy się tego, bądźmy też gotowi, aby umieć przyjąć uwagę, którą ktoś będzie chciał zwrócić nam.